Witam wszystkich serdecznie. Oto bezspoilerowa recenzja One Piece Red dla tych, co oglądali i nie oglądali tego filmu. Spoilerowe omówienie pojawi się w formie specjalnego live'a, na którym będę miał dla Was kilka niespodzianek. Wstępna premiera tego streama to przyszły piątek. Oczywiście nie będzie tak, że w tej recenzji będę unikał spoilerów jak ognia, otóż nie. Na czymś trzeba bazować i o paru rzeczach nie da się powiedzieć bez szerszego kontekstu. Lecz nie padnie tutaj nic, co by zepsuło seans. I cała recenzja będzie oscylowała wokół czterech aktów. Pierwszy skupi się na jakości animacji oraz ocenie walk, drugi na ocenie fabuły oraz postaci, trzeci na udźwiękowieniu, piosenkach i pracy seju, a akt czwarty to finalna konkluzja całości. Bez dalszego przedłużania zaczynamy. Zaznaczę jeszcze to, że nie chcę, by ten film był 30-minutowym laniem wody, więc nie spodziewajcie się nie wiadomo jak długiej recenzji. A przechodząc do konkretów. Przed seansem słyszałem już plotki, że animacja w tym filmie zawodzi i ogólnie bieda. Natomiast animacja jest okej. Nie jest to najlepiej zrobiony film OPA. Stampede powiedziałbym, iż tutaj dużo lepiej się prezentuje, ale w głównej mierze ten film był festiwalem muzycznym, a nie czystą nawalanką od początku do końca. Jedynie co mogło naprawdę irytować, to modele 3D Uty, które mocno gryzły się ze wszystkim narysowanym w 2D. No i ogólnie 3D w tym filmie było mech. Jak wspomniałem wcześniej, ten film jest festiwalem muzycznym i pojedynków tutaj nie ma za wiele. Dużo więcej historii czy śpiewania. No dobra, ale jak wypadły same starcia? Najpierw powiedzmy sobie, że chyba nawet nie było typowych walk 1-1, tylko same grupowe nawalanki, w których panował powszechny chaos. Pod względem choreograficznym nic specjalnego. Jednakże finałowa walka była rewelacyjnie zrobiona. Fantastyczna współpraca osób ze sobą kompletnie niepowiązanych na co dzień. Jak na przykład Owen i Sanji. Piraci Shanksa wreszcie mieli możliwość się wykazać i tak dalej. Jak można narzekać, że starć w seansie mogło być za mało lub za szybko się kończyły, to finałowy pojedynek wszystko rekompensuje. Przede wszystkim i dla mnie najważniejsze, to nie było za dużo światełek oraz aur w filmie. Może był jeden taki moment, gdzie nie wiedziałem, co się dzieje na ekranie. Gdyż podczas obecnego arku Wano w anime, moim zdaniem animatorzy przesadzają z ilością kolorów w odcinkach. To nie jest Dragon Ball. Do klimatu One Piece jakieś aury po prostu nie pasują. Generalnie na obu polach nie było tak źle, jak można usłyszeć. Niemniej animacja oraz walki nie są główną osią napędową tego filmu. Z nowych postaci, nie licząc randomów, są tylko Gordon i Uta. Rolą Gordona było tłumaczenie historii naszym bohaterom oraz wszystkich tajemnic. Typowy komentator. Natomiast co do Uty, to była zapowiadana jako gwiazda i faktycznie była główną gwiazdą filmu. Praktycznie cały film krążył wokół niej i nie mieliśmy żadnych odskoczni na bok. Jej motywacje, backstory i sposób postępowania zostały bardzo ładnie wyjaśnione. Wszystko miało swój ciąg przyczynowo-skutkowy, ale sama jej postać była dosyć jednowymiarowa. Moim zdaniem zabrakło w jej przypadku jakichś chwil zwątpienia w swoje postępowanie czy przemyśleń dotyczących przyszłych posunięć, zwłaszcza patrząc na to, jak tragiczna była jej historia. Co do innych postaci, to byli między innymi Słomiani, ale ich już dobrze znamy. Było też trochę marynarzy jak Kobi, czy piratów z innych załóg jak Owen. Jednak najciekawsze w tym wszystkim były bardzo niestandardowe interakcje między poszczególnymi jednostkami, chociażby jak Beppo i Gordon, albo Nami z Brule. Pod tym względem One Piece Red wypadł naprawdę super. Nie czułem, że w kinówce ktoś jest zbędny i niesamowicie sympatycznie oglądało się współpracę, interakcje czy rozmowy osób, które w normalnej fabule nigdy obok siebie by nie stały. A Sunny w formie cielesnej był niesamowicie słodki.
Oddać również należy, że decyzja, by Słomiani i ogólnie inne postacie zeszły na dalszy plan, była dobra. Ograniczono też ilość powrotów względem wcześniejszej kinówki, przez co nie było aż takiego przepychu. A teraz trochę o fabule. Standardowo jak na One Piece, atak Shanksa na wyspę Elgia oczywiście krył za sobą sporą niespodziankę, Uta nie była zwykłym dzieckiem, nie mogło też zabraknąć starożytnych tajemnic. Nie było tutaj nic, do czego nas by Oda nie przyzwyczaił. Fan One Piece, znający twórczość Ody, raczej się nie zawiedzie. Gorzej, jak ktoś szedł na ślepo, ponieważ typowy widz kompletnie nie wie, czego się spodziewać. Zwłaszcza, że nie było tłumaczone, kto kim jest, lub jak działają diabelskie owoce itp. Z ciekawszych rzeczy to muszę wspomnieć o jednym plot twiście. Kompletnie nie zauważyłem, kiedy moc Uty zaczęła działać. To jest jeden z lepszych plot twistów w filmie. I będę pełen podziwu, jak ktokolwiek się połapie, kiedy coś jest nie tak. Na plus też muszę powiedzieć, że bardzo dynamiczny był ten film. Szybko przechodziliśmy z punktu A do punktu B. Seans nie dawał nam odpocząć nawet na jedną chwilkę. Niezmiernie mi się to podobało, gdyż Oda zazwyczaj w swoich arkach potrafi się mozolnie rozpędzać. A tutaj mieliśmy wjazd na pełnej od samego początku. Praktycznie z buta zaczynamy cały festiwal muzyczny, bez żadnych wstępów, jak Słomiani dopiero przypływający do danej lokacji. Przyczepię się jednakowoż do zakończenia, które dla mnie było bez wyrazu oraz bez wyraźnej kropki nad i. Żeby zakończenie w pełni satysfakcjonowało, trzeba obejrzeć napisy końcowe. Przynajmniej tak było w moim odczuciu. Była sobie finalna piosenka i tyle. A jak ktoś chce się dowiedzieć, co się stało z większością postaci po filmie, to jak mówiłem, trzeba oglądać napisy. Dodam jeszcze fakt, że pierwszy raz w ogóle w historii One Piece'a mieliśmy zagrożenie na poziomie globalnym. A seria ma przecież 25 lat. Kenjiro Tsuda i Kaori Nazuka jako Gordon i Uta mega dobrze wypadli. Inni z Seju też solidnie, ale Ado kompletnie zmiata konkurencję. I przechodząc od razu do śpiewu, jaką ona ma siłę w głosie. Praktycznie każda piosenka wykonana przez nią mi się spodobała. Nie było też tak, że któraś piosenka była na siłę. Wszystkie zostały wplecione w fabułę tak, żeby pasowała do sytuacji. Aczkolwiek zrozumiem, jak dla kogoś było ich po prostu za dużo, bodajże aż 7 ich dodali. Więc zaakceptuję krytykę w tym kierunku. Kariera Ado po tym filmie naprawdę powinna wystrzelić i to nie tylko w samej Japonii. Cała ścieżka dźwiękowa też dowiozła, był nawet remix jednego z bardziej rozpoznawalnych utworów dla fanów serii i ogólnie to był jeden wielki muzyczny spektakl. Muzyka to element, który najmocniej świecił oraz wyróżniał się na tle reszty elementów. One Piece Film Red to dobre, solidne, jednak posiadające pewne problemy kino. Nawet jeżeli ktoś jest fanem serii, to może mu nie podejść format filmu. Ma on nietypową konstrukcję oraz jest nastawiony głównie na muzykę. Przede wszystkim to też w dużej mierze fanserwis. Chyba każdy fan śledzący serię latami czekał na zobaczenie Shanksa z jego załogą w akcji. Osoby nieznające w ogóle serii mogą mieć duży problem ze zrozumieniem treści. Padło w filmie chociażby stwierdzenie o Kobim, że to bohater z incydentu w Rockyport, którego nawet jeszcze w mandze nie było i jest tylko wspominany od czasu do czasu. Mógł również irytować fakt, że niektórzy mimo spełnienia swojej roli jak Akainu po raz kolejny ograniczyli się tylko do dwóch zdań w filmie. Podobny los podzieliła Big Mom czy Gorosei, ale to już chyba standard jak na kinówki One Piece'a. Także podsumowując, jeżeli ktoś jest fanem One Piece oraz lubi muzykę, to wystawi nawet maksymalną ocenę. Powiedzmy jednak sobie jasno, to nie jest film dla każdego. Przede wszystkim o ocenie zadecyduje fakt, kto na co się nastawił przed seansem. Ode mnie ocena mocna 7/10, ja byłem Kapelusznik i do zobaczenia w następnych materiałach.